Cześć, witam was bardzo serdecznie w finalnym odcinku serii Prince of Persia Piaski Czasu. Mam przynajmniej nadzieję, że takowy będzie. Dlatego też może być odrobinę dłuższy. Nie mam pojęcia, ile on zajmie, ale bardzo bym chciał już tę grę skończyć. Bardzo bym też nie chciał popełnić żadnych głupich błędów, żeby się nie ośmieszyć i żeby też nie ciąć za bardzo tego materiału. Ale przed nami mnóstwo dób do skopania, więc nie opierdzielajmy się, tylko ruszajmy dalej. Obróć się, ziom. Myślę, że ten moment może być dość skomplikowany. Chwila. Zobaczmy, jak on tu wisi. Mniej więcej dobrze. I nie toperze! Pewnie. Kochamy te małe stworzonka. Spuść mi młomot. Na nieszczęście one też nam mogą spuszczać manto. Poczekajmy jeszcze sekundę. Musimy mieć pewność, że nikt się nie oprze naszemu gniewowi. Kurde. Natarczywe gówno. Okej. I teraz możemy schować miecz, opuścić się i... Myślę, że tak będzie okej. Bałem się skakać na te kolumny, ponieważ jest to dla mnie dość skomplikowane. Ja pierdzielę. Okej, na szczęście był safe. O, shit. Mamy farta. Już byłem przekonany, że będę musiał to ciąć, ale... Jest okej. Jest tam też nasza mała złodziejka. Dziwne tylko, że te postacie jej nie gonią. O kurczę, jeszcze nam się zawalił most. Bardzo słabo, że dajemy się tak obijać. Jezu, nie możemy się do tego gówna dobić. Na szczęście bloki też są robione na czas. I dlaczego nie mogłem... Shit. No jak widzieliście, był to mój błąd. Oby takich jak najmniej. Musimy się odsunąć od krawędzi, ponieważ jest to dla nas szczególnie niebezpieczne. Oj, to jak szybko to rozwalamy. Dobra, rozwalone. Więc jak widzieliście, nie było to skomplikowane, aczkolwiek wymagało po prostu poświęcenia temu chwili... Nie wiem, po prostu zginąłem kompletnie durnie przez przypadek. Z racji tego, że zamierzamy to przechodzić dzisiaj do końca, nie będę już zapisywał. I cały czas przemy do przodu. Zaczynamy tutaj. Teraz obracanie. Ściana. I następny pręt. W sumie naprawdę bardzo ta gra wyczuliła mnie na takie... Jakby nic szczególnie nieznaczące niuanse, które jednak prowadzą nas do celu. Może to zabrzmiało dziwnie, ale mam po prostu na myśli to, że tak jakby jestem teraz... Więcej widzę na mapie, nie jest to już po prostu dla mnie tylko tak jakby, nie wiem, jest kolumna i teraz, nie wiem, muszę coś z nią zrobić. Tylko jestem naprawdę... Wszystko lepiej widzę. Tam chyba... Tak, tam nic nie było. Nietoperze. Chodźcie tu. Mam dziwny dźwięk, nie wiem, czy on jest za oknem, czy w grze. Dobra, odleciały. Tu nic nie ma.
Aha, po prostu wskakiwanie po ścianach. Ciekawe, czy tam wyżej coś jeszcze jest. Ale może nie będziemy próbować, jako że jeżeli zginiemy, to chyba będziemy zaczynali tam z dołu. No, podlećcie mnie. Nie przejmujcie się. Kurde, teraz stąd zlecieć przez te nietoperze. Okej. Muszę być teraz szczególnie ostrożny, ponieważ często tu się trzeba opuszczać i w związku z tym dość często mogą mi się pomylić klawisze kółka i krzyżyka. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. O, dziwna sytuacja. Ponieważ idąc, żeby iść w bok, muszę wciskać strzałkę do przodu. I którędy teraz tutaj? Ogarnijcie tę klingę. Jest serio mocna, moim zdaniem. W ogóle bardzo fajny pomysł, żeby umiejscowić teraz nasze przygody wspinaczkowe na krańcach muru. Okej, tutaj też chyba wspinanie po ścianach. I sorki za to, że tak walę w klawisze, ale po prostu trzymam kontroler trochę bliżej twarzy niż zwykle. I w związku z tym głośność może być nieco inna. Wow. Daleko jeszcze? W ogóle jestem jakby ciekawy, czy uda mi się to dzisiaj skończyć w jakimś rozsądnym czasie. O nie, już widzę, co to jest. Widzicie to? Tu będziemy musieli skakać od ściany do ściany i zaskakiwać w dół. Shit, nienawidzę tego. Trzymajcie kciuki, bo może się uda. Już? Zaciśnięte? To jedziemy. Ale mocno trzymacie. W każdym razie nie wiem, jakim cudem, ale nam się udaje. Dobra, dzięki za pomoc. Wciskamy żółty przycisk. I nasz popisowy bieg po ścianie. Podlecie spotka was zemsta zmrożonej klingi. A dużo jest tego gówna tutaj. Ta dziwaczna zmiana kamery także nie specjalnie mi nie posłużyła. No szybciej. Głupie nietoperze wydłużają mi materiał. Okej, na szczęście się udało. Dziwne było, gdyby się nie udało w sumie. I cały czas pociskamy do góry. A tu co następni przeciwnicy? I te fantastyczne kontry. Ojejej, tu kompletnie źle. Zapomniałem, że na nich nie można skakać. Co się stało z tym przed nami? Co ciekawe, cały czas nie mam pojęcia o kontrowaniu. A jednak ta klinga czyni spustoszenie w ich szeregach. Okej, teraz się jakoś... Dobrze. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale ten mięśniak chciał nas podciąć, a my się szczwanie nie daliśmy.
Okej. Okay. Wykończeni. Poszukajmy sobie teraz jakiegoś źródełka. Tu nam się utworzył nowy punkt zapisu. Poszukajmy jakiegoś źródełka. Czy tam coś jeszcze jest? Nie, tu już nic nie ma. I ruszamy dalej. O, co nas tu czeka? Toż to niesamowite. Okej, czy tu mu trzeba, powiedz, chwilę po ścianie się odbić? Cudownie. Wszystko wyszło. Aha, już czaję. Dobra, my wcale nie musimy iść tamtędy. Tylko my powinniśmy się udać tutaj. I teraz skorzystać sobie z tego pala. No widzicie. Jednak czasami ten widok kamery, takiej z lotu ptaka, naprawdę się przydaje. Tam się trochę urwało. Jak my możemy się teraz... Co my to możemy teraz tu zrobić? Powinniśmy chyba przejść tutaj sobie i odbić się dwa razy od ściany. Takie mam podejrzenie, że właśnie tego wymaga od nas gra tutaj. Tylko się okręć. O Jezu. Dobra, mam koncepcję. Zawsze możemy spróbować zrobić to w ten sposób. No właśnie, kurde. Ja pierdzielę. Męczyłem się z tym paręnaście minut. No nic. Nie gry wina, tylko moja. I teraz. Tu mamy sobie źródełko, z którego nie musimy korzystać nawet. Nienawidzę takich momentów. Znaczy, w sumie są strasznie satysfakcjonujące, kiedy już się je przejdzie, ale jednak sam moment tego, kurde, co tu zrobić? Naprawdę jest, moim zdaniem, przekoksany. Jeszcze się kręcą tutaj te pterodaktyle małe. No, oddać sobie. Chyba już. Następne. To właśnie kocham. Czyżby odleciały? Jestem aż tak przerażający? Jak to rozegrać? O, no tak, była tutaj jeszcze mała palemka. I teraz można by się zwalić, nie? Ule.
Ach. Tu drabinę widziałem w wizji. Aha, jest słup. I do boju. O, Fara! No nic, muszę przyznać, że tego się faktycznie nie spodziewałem. No i szkoda trochę, nie? Bo jednak ta bohaterka była z nami sporo czasu. Ale co można poradzić? Nasz nowy Orange Cell nie jest jakiś super mocny przeciwko tym przeciwnikom. O kurde. Ojej. Dobra, wykończeni, sorry za brak komentarza, ale podchodzimy do nich chyba trzeci albo czwarty raz.
Done. I'll start the story from here next time. Bravely I had fought and slain my enemies. Honor and glory were mine. But though I fight until the desert sands themselves were red with blood, I could not bring back the dead. No. No. I will give you power. Eternal life will be yours. Live forever, and those I loved are dead and I to blame. I choose death. Do not be afraid. This belongs to you. The dagger of time. But it is locked away within my father's treasure vault. How? Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down. And I will tell you the tale like none that you have ever heard. No further. I am such. And that is why I have come. To warn you and your father to arrest this treacherous vizier before he betrays you and brings ruin on us all. His signal is a flaming arrow shot into the air. Prevent him, and my father's army will know the traitor has been unmasked. They will turn back. A wild tale indeed. I have a simpler version. A Persian soldier, lusting for glory, entered the chambers of the Maharaja's daughter and was slain by me. Your Highness, for your own safety, I suggest you flee. I will handle this intruder. Ej, kurde, to jest takie super rozwiązanie fabularne. Nie czaję, jest naprawdę ekstra. Jestem zachwycony tą grą pod kątem fabularnym. Ej, jest naprawdę kozacka. Ej, nikt nie pomyślał, że to się tak skończy. My lady, he came here to abduct you. Surely you do not believe him. He will betray you. Zastanawia mnie tylko, w jaki sposób my mamy go niby trafiać. Bo na razie to sprowadza się tylko do tego, kto kogo pierwszy skontruje. Do not forget, he is a Persian soldier. What I told you is no story. Jezu, wykonuje się nawet kontrę. It happened. I mean. Okej. Udało się go zniszczyć? Tak, udało się go zniszczyć, więc wracajmy nawalać tego ziomka. Tylko
wszystko dziwne. On ma cały czas jakąś tarczę dziwną. Dobra, teraz nie możemy mu nic zrobić. Aha, czyli to jest tak jakby on robi swoje takie jakby klony, z którymi my walczymy. A kiedy je pokonamy, to możemy uderzać jego. No tak, jest to w sumie dość proste rozwiązanie. Your father was a great warrior in his youth, or so he would have the world believe. A pity his son does not take after him. And then again, perhaps father and son are alike. It would appear that both share a taste for easy plunder. You waste your breath. No, walka jest dość trudna. Bo dlatego, że nie możemy go po prostu nawalać, tylko większość naszych ataków jest naprawdę blokowana. Okej, wracajmy. Ale super, nie, serio, gra jest tak kozacka. Okej, jeszcze jeden. Wow. Ej, znajdźcie mi taką grę po prostu w dzisiejszych czasach. To jest najlepszy gier, w jakie grałem naprawdę od... no nie wiem. Zryskałbym, że jest to jedna z lepszych gier, w jakie grałem w życiu. Cała ta fabuła, cały powrót do przeszłości. Jest niesamowite. Te wszystkie zagadki były warte rozwiązywania ich po to dla tej jednej chwili. Return it to your father's treasure vault. Guard it well. I owe you thanks. But why did you invent such a fantastic story? Do you think me a child that I would believe such nonsense? I said I owe you thanks. You presume too much. Do you think me a child that I would believe such nonsense? You're right. It was just a story. Wait. I don't even know your name. Just call me Kakulukia. Dobra, zatem dzięki wielkie za wspólną zabawę. W 16 odcinkach ukończyliśmy Prince of Persia, Piaski Czasu. Dzięki i do zobaczenia w przyszłych seriach. Na razie. Pa!